drodzy, tylko w Warszawie 3003 osoby biegły. Wszyscy otrzymaliśmy taki medal. Wielkie, ogromne dzięki, ale w ten sposób mówimy w zdrowym ciele, zdrowy duch i bank spółdzielczy, który jest razem z nami. Po raz kolejny jesteście, pomogliście nam zorganizować bieg. O, my co roku jesteśmy z wami. Idee banków spółdzielczych są takie same jak wasze. Zawsze jesteśmy dla ludzi, dla pomocy, dla klientów naszych. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy z wami grać. To my jesteśmy bardzo szczęśliwi. Melon dla pani tutaj od nas, ale także, oj uwaga, tutaj cały czas biegamy, zdrowy ciele, zdrowy duch, ale moi drodzy, także teraz chcieliśmy wam wręczyć puchary dla najmłodszego biegacza, dla najstarszego biegacza. Proszę bardzo, komu wręczamy? Wręczamy puchar dla najstarszego uczestnika biegu. 83 lata, proszę pani. Jan Niebieski, Jurecku. Coś niesamowitego. Najstarszy ułan, który bieg razem z nami. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Jezu, kochany. Człowieku. Najmłodszy. Tu jest najmłodszy uczestnik naszego biegu. Kacperek, biegniemy po raz drugi. Kacper bieg w zeszłym roku, w tym roku. Mając 2,8, sobie kolejny raz pracę. Dzięki wielkie. Puchar proszę wręczyć. Daj buzi. Jezu, weźcie tego ułana ode mnie. Proszę, już, dziękujemy bardzo. Co za człowiek, ułańska fantazja. Serdecznie gratuluję temu Kasperkowi, niespełna 3-letniemu chłopcu, za bieg. Policzmy się z cukrzycą. Gratuluję wszystkim uczestnikom tego biegu. Dzięki bardzo. Obok mnie pan rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski. Moi drodzy, no nie dalej jak kilkadziesiąt minut temu w TVN24 wysłuchał pan też pewnego komentarza na temat artystów, którzy biorą pieniądze. Ale ja dzisiaj panu chciałem wręczyć po raz kolejny nasz certyfikat jakości za bardzo szybkie pana reakcje w sprawach obywatelskich, w sprawach nas interesujących, nie tylko pod tytułem Wielka Orkiestra, tylko że ja czuję, że pan po prostu wie, co się tutaj dzieje. To jest nasz certyfikat. Proszę go z dumą pokazać pańskiemu urzędowi, ponieważ robi pan świetną robotę. Dziękuję bardzo. Jestem dumny, że jestem z panem.